Witam Cię w pierwszym module wprowadzającym do tematyki, w jaki sposób wykorzystać serwis GitHub w wyborze projektu kryptowalutowego, projektu opartego o blockchain, w którym to omówimy podstawowe pojęcia, którymi będę posługiwał się w pozostałych częściach materiału przygotowanego właśnie o tej tematyce. Przede wszystkim, czym jest GitHub? Kilka słów wprowadzenia. GitHub jest to hostingowy serwis internetowy przeznaczony dla projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli w wersji Git. GitHub udostępnia darmowy hosting programów open source i prywatnych repozytoriów. Część funkcji w ramach prywatnych repozytoriów jest płatna. A tak swoimi słowami, narzędzie wykorzystywane w procesie tworzenia oprogramowania, które ułatwia programistom wspólną pracę nad kodem źródłowym poprzez przechowywanie kodu i zarządzanie zmianami w nim. GitHub również bardzo jest dobrym narzędziem w ocenie tego, co dzieje się w danym projekcie kryptowalutowym, gdyż jedną z głównych cech tego typu projektów jest właśnie otwarty kod źródłowy. Dlatego bardzo dobrym pomysłem właśnie w wykonywaniu własnych analiz poszczególnych projektów jest również umiejętne korzystanie z serwisu GitHub. Natomiast ten materiał powstał właśnie dla osób, które chcą nauczyć się, jak to wykorzystać i dzięki temu podejmować jeszcze lepsze decyzje. GitHub daje nam możliwość tak naprawdę założenia konta organizacji i widok takiego konta organizacji jest w tym momencie wyświetlony na slajdzie. Konto organizacji daje możliwość właśnie jednoznacznej identyfikacji zespołu całej społeczności. Konto organizacji może być zweryfikowane, o czym świadczy ten napis verified przy adresie strony internetowej. Oznacza to tyle, że osoby odpowiedzialne właśnie za to konto organizacji na GitHubie są również właścicielami domeny przedstawionej na tej stronie jako właśnie adres tej organizacji. I dzięki temu mamy pewność, że to nie jest jakaś fałszywa organizacja podszywająca się pod konkretny projekt. W widoku samej organizacji mamy możliwość spojrzenia na tak zwane przypięte repozytoria, czyli Pinned Repositories. Są to repozytoria, które tutaj według organizatorów odpowiedzialnych za dany system zostały uznane za najważniejsze i śledzenie postępów w tych podprojektach, w tych repozytoriach jest, że tak powiem, jak najbardziej zasadne. Konta organizacji, jeszcze taka techniczna informacja, mogą posiadać również prywatne repozytoria, czyli repozytoria, które nie są widoczne dla każdego członka społeczności GitHub. Są one widoczne jedynie dla członków zespołu danego projektu i konta prywatne, prywatne repozytoria na GitHubie w ramach organizacji są już dodatkowo płatne. Drugie rozwiązanie, na jakie decydują się osoby odpowiedzialne za dany projekt, są to tak zwane konta użytkownika. Widok takiego konta przedstawiony jest na slajdzie. Tutaj nie ma możliwości przypinania repozytoriów, nie ma możliwości zweryfikowania takiego konta pod względem tego, czy w jaki sposób jest on związany z danym projektem. Oczywiście adres strony internetowej tutaj może sobie wpisać każdy, jaki uważa za stosowne. Jednak część zespołów decyduje się na rozpoczęcie właśnie projektu w ramach konta użytkownika z tego względu, że może posiadać takie konto prywatne repozytoria, które w tym przypadku nie są płatne. Także do pewnego etapu to jest też jakieś rozwiązanie. Niemniej jednak uważam, że mamy tutaj do czynienia z projektami, których główną cechą jest właśnie otwarty kod źródłowy, dlatego moim zdaniem projekty powinny być od razu prowadzone jako konta organizacji na GitHubie, co tym bardziej uwiarygodnia
dany projekt. Podstawowe pojęcia, którymi będę się posługiwał w dalszej części tego materiału, tutaj bardzo skrótowo starałem się oddać sens poszczególnych terminów, dlatego aby osoby nietechniczne nie miały w żaden sposób problemów z zrozumieniem, o co tak naprawdę tutaj chodzi. I tak organizacja upraszcza zarządzanie wieloma obiektami typu repozytorium, czyli tak jak widzieliśmy na widoku organizacji, miała ona repozytoria, a taka organizacja na GitHubie pozwala po prostu ułatwia zarządzanie tymi repozytoriami i tym, co w tych repozytoriach się dzieje. Repozytorium jest to miejsce przechowywania kodu źródłowego wraz z historią zmian, czyli tam programiści umieszczają kod źródłowy danego projektu. Oczywiście mamy też wgląd do tego, co z poszczególną linijką danego kodu działo się od momentu opublikowania jej na portalu GitHub. Projekt w GitHubie jest to struktura ułatwiająca zarządzanie zadaniami w zespole i tutaj zadania to są na przykład issue, są to na przykład pull requesty, które również zaraz Wam przedstawię. Zespół to osoby zaangażowane w rozwój pomysłu. Jest to wykorzystywane na GitHubie właśnie w ramach zakładki People i w ten sposób mamy również możliwość wglądu do członków zespołu danej organizacji. Commit jest to chyba jedno z popularniejszych słów używane w kontekście właśnie GitHuba i w kontekście analizowania tego, co dzieje się w danym projekcie. Commit jest to wprowadzenie zmian do repozytorium. Może być to dodanie, usunięcie lub edycja fragmentu kodu w całym repozytorium. Branch, czyli wskaźnik do grupy operacji typu commit i dzięki temu branche na repozytorium mogą być tworzone, może ich być po prostu bardzo dużo, a pozwalają one właśnie na oddzielenie dodawania poszczególnych funkcjonalności do projektu od głównej tej gałęzi kodu, czyli od tego master brancha. Kolejne zagadnienia, contributor, czyli osoba wykonująca commit do repozytorium, czyli osoba wprowadzająca zmianę w kodzie całego repozytorium. Issue, zgłoszenie do repozytorium wymagające wyjaśnienia, czyli wszelkie kwestie budzące jakiekolwiek wątpliwości, czy to członków zespołu, czy społeczności zainteresowanej danym projektem, są zawarte właśnie w formie issue w odpowiedniej zakładce na GitHubie. Pull request, czyli zgłoszenie zmian do repozytorium poprzez branch. Pull requesty charakteryzują się tym, że tworzony jest nowy branch, czyli ta nowa gałęź kodu, do niej są dodawane komity, a następnie poprzez pull request, czyli po prostu poprzez dołączenie tych zmian, są one wdrażane do głównej gałęzi kodu. Dzięki temu jest zminimalizowane ryzyko dołączenia czegoś, co po prostu jeszcze nie działa. Milestone, grupa powiązanych ze sobą obiektów issue. Na przykład w sytuacji, kiedy dodawana jest nowa funkcjonalność, może ona być zgrupowana w kilka issue, czyli w kilka zgłoszeń. Tworzony jest w ten sposób milestone i kiedy wszystkie issue będące w ramach jednego milestone'a są rozwiązane, wtedy taki milestone należy uznać za osiągnięty. Security, czyli miejsce zgłaszania potencjalnych błędów w repozytorium. Insights, przegląd działań wykonanych na repozytorium w danym czasie, w danym okresie. I ostatnie trzy pojęcia, które ułatwią nam zrozumienie całego materiału, czyli watch, liczba osób obserwujących repozytorium, wskaźnik informujący nas o tym, ile osób chce być informowanych o wszelkich zmianach w tym projekcie. Star, czyli liczba osób lubiących repozytorium. Jest to taka analogia do na przykład lajka na Facebooku oraz fork, kopia repozytorium wraz z historią zmian. W tej części materiału to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnej części.